Cześć, witam cię tutaj, Detailingowy Dziadzia. Paczuszka od widza. Przepraszam, kolego, nie pamiętam od kogo. Ona tak długo leżała, a ja niestety przez przypadek wiadomość na Messengerze spakowałem, skasowałem. Poproszę, odezwij się w komentarzu, bo na pewno rozpoznasz swoją paczuszkę. Jeszcze raz w komentarzu ci podziękuję. Nie wiem, co tu jest w środku. Mam nadzieję, że coś bardzo drogiego, takiego, że nikogo na to nie będzie stać. Na to liczę. I sztabka złota do tego. Ostatnio Dawid się nie popisał, wysłał mi pusty woreczek, dealerkę bez zawartości, słaby temat. Fajnie. Co tu mamy? Co to jest? Kurde, od kogo ja to dostałem? Enzo, Quick Detailer. Zobacz, jak zapakowane wszystko. Kurde, rewelacja. No i ojoj, no bardzo ładnie. Co mam? Ultra Coat. Superior Glass. Płyn do szyb z Ultra Coata. Okej, okay. Zaraz będziemy wąchać. Kurde. Ole, co za towary. Tar Out. Co to jest? Newcar jakaś firma. Nic mi to nie mówi. Kompletnie to gotowy preparat. Płynny preparat skutecznie usuwający zabrudzenia z pożywicy, czyli Tar Remover. A, jest nawet napisane, ślepy jestem. Dobra, wąchamy to. Nie wiem, nie znam firmy, nic mi to nie mówi. Czyżby nowy wynalazek na polskim rynku? Raczej kolejna, przepraszam, nie wynalazek. Kolejna firma na rynku, bo może się okazać, że to nie będzie wynalazek, a będzie to konkret towar. No przecież ciekawe butelki. Pół litrówki, okej, widziałem, ale litrowych jeszcze takich nie. No co, no śmierdzi jak Tar Remover. Zapach takiej smoły. Okej, będziemy badać teren. Fajnie. Dziadzia, pilnuj się. Super. Tu zaciągnęło butelkę. Podejrzewam, może być to Dayron albo coś do opon. Często też tak mają Tar Removery, że tak zaciągają. Proszę. Dayronizer. Mówiłem, od razu wiadomo, zaciąga. On będzie mocny skurczybyk. Ciekawe. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Super. No teraz to można oszukiwać. Kurczę, nie powiedzą ci nie. Skąd teraz? Unia Europejska. Już! I się domyślaj, skąd to przyjechało. Cielaczku. Bardzo fajna paczuszka. Naprawdę. Produkty, których nie miałem. Enzo Quick Detailer. Tego jestem bardzo ciekawy. Dzisiaj prawdopodobnie będę mył tego mojego szczura. Siedzi tu wosk. Możliwe, że skoczy z Enzo. Ale pierwsze, co zrobię, to powącham. Ładnie zakleił, kurczę, taśma. Konkretna tu. Nie no, zrobimy inaczej. Tu przetniemy i dalej już pójdzie. Okej. To tu. I wąchamy, to jest ważne. Zapach. Zapach, 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 zapach. Ma być przyjemnie. Przyjemny. Stonowany, przyjemny. Taki bardzo fajny. Naprawdę, bardzo przyjemny zapaszek. Może być, że będzie to strzał w dyszkę. Okej, okay, super. Dayron, zrobię to. Butelka jak poka dwa. Smród. Również fantastyczny. Nie będę patrzył koloru. Wszystko wyjdzie w filmie. A czy on? No śmierdzi jak Dayron. Nie jest jakiś taki mocno gryzący, ale śmierdzi jak Dayron. Dayron. Tutaj jest końcóweczka. Dobra, tutaj znalazłem. Tym do szyb z Ultra Coat. A to jest chyba ten z zawartością, tam nie, raczej zawartością, niby taki czyszcząco zabezpieczający, tak? Coś jak ADBL. No i tu już zapach w ogóle też bardzo delikatny i też bardzo przyjemny. Może być ciekawie, może być ciekawie. Super. Słuchaj kolego, bardzo ci dziękuję za te produkty. Odezwij się w komentarzu, od kogo to dostałem. Jeszcze raz w komentarzu ci podziękuję i postaram się jak najszybciej ogarnąć te tematy, a będę miał koła do zrobienia po zimie. Te dwa produkty na pewno się przydadzą, a tutaj będziemy badać teren. Tego jestem bardzo też ciekawy. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia...